Cześć, tu Tomek z Florence Market. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o pelargoniach, ponieważ zadajecie najwięcej pytań na ich temat. Chciałem rozwiać pewne wątpliwości, czym one się różnią i jakie pelargonie będą dla Was najlepsze. Pelargonia numer 1 jest za mną, to pelargonia Ville de Paris, najdłuższa czerwona. Zobaczcie, jak ona wygląda. Są to pelargonie w odmianach peltatum, o pustych kwiatach. Takie duże, czerwone wodospady, które widzicie na balkonach, to właśnie one. Najbardziej popularne, dlatego że drobny kwiat i duża ich ilość są ich atutem. Występują one w różnych wersjach kolorystycznych, chociaż ta czerwona odmiana Ville de Paris jest najczęściej wybierana i najczęściej spotykana na balkonach. Możecie również odmiany puste, pelargonie peltatum zwisające, znaleźć w innych odcieniach. Kolor biały, kolor różowy, no i kolor też czerwony. Jednak o tej pelargonii powiem Wam coś więcej, dlatego że ta pelargonia z białą łodygą przewiesza się troszeczkę mniej. Jest ona polecana na wietrzne balkony. Jak rozpoznać pelargonie puste, zwisające, które będą się nadawały na wietrzne balkony? Poznacie je po białej łodydze. Nie przewieszają się aż tak bardzo, ale według mnie są mniej uciążliwe, bardzo łatwe w pielęgnacji. Następną grupą pelargonii to są nowe odmiany Villetta. Odmiany pelargonii peltatum Villetta to odmiany o dużych, pustych kwiatach i o dużej masie zielonych liści, które gromadzą bardzo dużo wody, dlatego też wytrzymują dłuższe okresy bez wody, czy też dłuższe okresy suszy. Pelargonie Villetta w naszej firmie znajdziecie w dwóch wersjach kolorystycznych. To jest taka bardzo fajna czerwień oraz neonowy róż, też bardzo często przez Was wybierany. Pelargonie w odmianach Villetta nie przewieszają się tak bardzo. Przewieszają się do 50-60 cm, ale ich pokrój jest zwarty, dlatego też stają się coraz bardziej popularne. No i kolejną grupą pelargonii są pelargonie peltatum o kwiatach pełnych. Te pelargonie mają bardzo dużo zwolenników ze względu na piękne kwiaty. Piękne kwiatostany, duże kwiatostany też zobowiązują, ponieważ te duże kwiaty trzeba obrywać, bo po prostu przekwitnięte nie wyglądają najlepiej. Dlatego wymagają troszeczkę więcej pielęgnacji. Ich zwarty pokrój, duże, grube liście też są bardzo, bardzo ciekawe, bardzo zielone. Przez to też gromadzą dużo wody i w okresach suszy sprawdzają się bardzo dobrze. No i kolejną grupą, najnowszą właściwie, to pelargonie hybrydowe. Pelargonie hybrydowe, tak jak tutaj widzicie, są to takie odmiany pomiędzy pelargonią pustą a pelargonią pełną. Mają bardzo duży zielony liść i największe kwiaty dostępne na rynku. Ta odmiana to odmiana Calliope. Odmiana Calliope wyróżnia się bardzo wyraźnym kolorem kwiatów. No i jest odporna na różne warunki atmosferyczne. Sadzonka Calliope wygląda nietypowo, ponieważ ma taki lekko przewieszający się pokrój.
może być mieszana z różnymi innymi roślinami. Nie rośnie jakoś bardzo ekspansywnie, natomiast sprawdza się w każdych warunkach. No i ostatnią grupą ciekawych pelargonii to są pelargonie odmiany zonale i pelargonie wielkokwiatowe angielskie. Mamy je tutaj obok. Ta grupa pelargonii to pelargonie zonale. W tej grupie znajdziecie najwięcej wersji kolorystycznych. Przeróżne kolory, naprawdę. Zobaczcie, ich pokrój jest dosyć zwarty. Odporne są na suszę, odporne są na różne warunki trudne, które niebawem pojawią się w okresie lata. No a za mną pelargonie angielskie. Pelargonia angielska jest też bardzo odporna na trudne warunki, na suszę. W okresach suszy zachowuje się w ten sposób, że zwija liście, przez to ogranicza transpirację wody z rośliny. Te pelargonie to najbardziej szlachetne pelargonie, no ale ich pokrój jest oczywiście zupełnie inny jak odmiany, które prezentowaliśmy wcześniej. Dlatego możecie je łączyć z pelargoniami zwisającymi, tworząc bardzo ładne kompozycje kwiatowe. Jak sadzić pelargonie do skrzynek balkonowych? Pierwszą podstawową rzeczą, o której nie zapominajcie nigdy, to skrzynka, która powinna mieć otwory. Pamiętajcie, aby nigdy nie sadzić roślin do skrzynek, która nie ma po prostu wentylacji od dołu i możliwości odwodnienia, czyli ujścia nadmiaru wody. Drugą rzeczą jest, jaka ilość sadzonek do skrzynek. No, standardowa skrzynka 80, do takiej skrzynki możecie posadzić albo 4 sadzonki, albo 5. 4 sadzonki sadzimy w momencie, kiedy jest jeszcze wcześniej, kiedy jest początek maja, jak już zbliża się czerwiec, no to warto jest posadzić tych sadzonek do skrzynki 80, trochę więcej. Myślę, że 5 to jest idealna ilość sadzonek pelargonii. Jak sadzimy sadzonki pelargonii do takich skrzynek? Do skrzynek pelargonie zwisające sadzimy w taki sposób, że na początku przygotowujemy dolną warstwę gleby. Oczywiście do tego celu używamy specjalistycznych podłoży. Pamiętajcie, aby nie oszczędzać na tanim podłożu, ponieważ to będzie skutkowało słabym wzrostem roślin. Także dobrze jest wykorzystać podłoże specjalistyczne, w tym przypadku do pelargonii. Na samo dno skrzynki wsypujemy około 10 cm świeżej ziemi, a następnie rozprowadzamy tą ziemię po dnie skrzynki. Na tym etapie warto jest użyć nawozy. Nawozy najlepiej długo działające, abyście nie mieli po prostu później problemu z nawożeniem w przyszłości. My używamy naturalnych nawozów długo działających. W tym przypadku będzie to Organic Peru Vegetacja. Nawóz ten w jakiej ilości dawkujemy? Do skrzynki 80 dajemy mniej więcej garść takiego nawozu. Garść rozprowadzamy po dnie. I następnie delikatnie mieszamy tą glebę z nawozem. Do takiej skrzynki. Pinka, cicho! Pinka! No to jest nasz pies tutaj ogrodniczy, pies ogrodnika, który nam przeszkadza bardzo często w nagraniach. Słuchajcie, do takiej skrzynki, kiedy wymieszaliśmy nawóz z glebą, umieszczamy, słuchajcie, jest czerwiec aktualnie, więc ja sugeruję, żeby użyć 5 sadzonek pelargonii. Mamy tutaj pelargonię peltatum pełną zwisającą. Co jest ważne na tym etapie? Żeby sadzonki pelargonii zwisających sadzić
z tyłu doniczki, a następnie opierać o przednią krawędź doniczki. Dlaczego tak sadzimy? Otóż dlatego, że wzmacniamy w tym momencie tym oparciem rośliny i niwelujemy to ryzyko wyłamania się na przykład przez wiatr. Nawóz, który mamy na dole, to nawóz, który pobudzi wegetację roślin, czyli wpłynie na rozwój liści w pierwszej kolejności wzrostu roślin. Następnie takie rośliny obsypujemy sobie ziemią. Oraz ubijamy. Jeszcze raz powtarzam, ważne jest, aby te doniczki przesunąć w tą część skrzynki i oprzeć tą częścią tej masy zielonej o krawędź doniczki. Jest to bardzo ważne. Mniej więcej worek 20-litrowy ziemi do pelargonii powinien Wam wystarczyć na taką jedną skrzynkę, więc łatwo Wam będzie obliczyć, jaka ilość ziemi będzie Wam potrzebna. W ten sposób posadzone rośliny są gotowe do ustawienia na balkonie. Do skrzynki 80 na początku maja używamy 4 sadzonek, w czerwcu warto jest posadzić już 5 sadzonek. Jeżeli chodzi o pelargonie stojące, to w każdym okresie, zarówno w maju, jak i w czerwcu, wystarczą 4 sadzonki na skrzynkę 80. Mam nadzieję, że te porady dla Was będą użyteczne. Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.